Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 23 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Division Rivals. No i w sumie mamy odcinek z FIFA po takiej dosyć długiej miesięcznej przerwie, no ale wróciłem do tej gry. No i trochę sobie pograłem w Division Rivals. No i zobaczymy, czy wpadnie coś ciekawego w tych nagrodach. Mamy tutaj oczywiście nagrody ulepszone, no i klasycznie wybierzemy opcję drugą. Później pokażę Wam jeszcze mój skład, który sobie przebudowałem, więc pamiętajcie, żeby oglądać do końca. No, zobaczymy, czy w tych paczkach pojawi się coś ciekawego. Mamy oczywiście, jak widzicie, różne ciekawe karty specjalne w paczkach. No więc zobaczymy, czy pojawi się coś ciekawego. Zobaczmy też, jakie paczki mamy tutaj do otworzenia, chyba raczej klasyczne, jak za tą rangę. No więc może na początek otwórzmy sobie za tą paczkę piłkarzy Prime. No i zobaczmy, będzie to Højbjerg, czyli zawodnik, który bardzo często pojawiał się w moich paczkach w tej FIFA. Zobaczymy, czy jeszcze jest coś ciekawego. Ok, jeszcze jest Adama Traore, jest Martial, no ale niestety tutaj nie ma nic specjalnego, tutaj jeszcze mamy duplikat, ale jest on wymienny, więc możemy go sobie wysłać na listę transferową. No i przechodzimy do kolejnej paczki. No oczywiście te paczki nie są jakieś bardzo dobre. No ale zobaczymy, może coś poleci, jakaś chociaż jedna karta specjalna albo jakiś walkout. Zobaczmy, następna paczka przed nami. Okej, zobaczmy, kto to będzie. Jest to Kovacic, czyli mamy ekrany, karta oceniona na 84. No i zobaczmy, może jakiś ciekawy styl gry, jest cień. I okej, mamy jeszcze duplikat strojów, nawet całkiem fajne stroje. No i przejdziemy do kolejnej paczki, chociaż i tak te karty przydadzą się na przykład do jakichś player picków, więc i tak do czegoś się one przydadzą. A teraz przed nami paczka z piłkarzem 82+. I zobaczmy, będzie to zawodnik z Argentyny. No i jest to De Paul. Mamy kolejne ekrany. No więc okej, wysyłamy go do klubu, no i przechodzimy do kolejnej paczki. Może teraz złota paczka piłkarzy Prime. Zobaczymy, co będzie tym razem. Jest karta Shapeshifter, okej, mamy kartę specjalną, zawodnik z Anglii, bramkarz i to będzie Kyle Walker, okej. Bardzo ciekawa karta. Mamy Walkera tutaj na pozycji bramkarza, bardzo fajny traf. Ale zobaczymy, czy go wstawię do składu. On chyba jest dosyć niski, więc jak na bramkarza, no to raczej tak średnio się sprawdzi. Mamy jeszcze Jezusa, tutaj Walker się pojawił na końcu. No w sumie jest troszkę niższy od Casillasa, którego mam na bramce, no ale zastanowię się, może trochę sobie nim pogram, go przetestuję. 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. No w sumie zobaczymy, ile kosztuje, sprawdźmy tutaj, porównajmy cenę. Około 70 tysięcy monet, no może go sobie przetestuję, ale wydaje mi się, że raczej Casillas będzie lepszy. No ale i tak bardzo fajny traf, fajnie, że wleciał, jest to też bardzo unikalna i wyczekiwana przez graczy karta, no bo oczywiście Walker zagrał mecz na pozycji bramkarza, nawet ma tutaj chyba zdjęcie z tego meczu. No jest ciekawa opcja na pewno. No a teraz przed nami jeszcze dwie ostatnie paczki. Może teraz paczka z piłkarzem 82+, i zobaczmy, co tutaj się pojawi. Jest złoty rzadki piłkarz. No i to będzie Araujo, obrońca FC Barcelony. Wysyłamy go do klubu, no i przed nami ostatnia paczka i za chwilę przejdziemy do mojego składu. Ale może jeszcze tutaj coś będzie ciekawego, niestety bez karty specjalnej. A będzie to Neres. Ok, zobaczmy, czy jeszcze jakiś ciekawy styl gry, jest kotwica. No i okej, jeden duplikat, więc tutaj sobie to sprawdzimy, czy jest wymienny, niewymienny, ale i tak idzie na Quixel. No i przejdziemy teraz do mojego składu, no bo trochę sobie go przebudowałem oczywiście, żeby to pasować się do obecnego etapu gry. Zrobiłem trochę SBC, trochę też zawodników pozyskałem gdzieś w zadaniach albo kupiłem. No i jak widzicie, mój skład prezentuje się następująco. Okej, jeszcze tutaj dajmy kontrakty dla Capdevilli. No i zacznijmy może tej prezentacji od obrony. Tutaj zrobiłem SBC Buffona w wersji Shapeshifter. Kupiłem też do środka pola Depaya w wersji Shapeshifter. Tutaj pojawił się Zambrotta, którego zrobiłem w SBC. Mamy też Martineza pozyskanego w SBC. Tutaj jest Martinez kupiony. No i jeszcze Zola, którego
zrobiłem w SBC. No, w meczu grałem formacją 4-3-2-1, w pomocy gra Depay, Zambrotta oraz Martinez. Natomiast w ataku gra Zola, Lautaro Martinez oraz Al-Owairan. No też na ławce też mamy kilku ciekawych piłkarzy, ale myślę, że tutaj trzeba będzie troszkę tę ławkę ulepszyć, bo jednak tutaj przydałyby się trochę lepsze karty. No a z tym Walkerem zobaczę, może go sobie wstawię tutaj zamiast Casillasa. W sumie Casillas jest troszeczkę wyższy, ale zobaczymy, jak sobie ten Walker poradzi. Może go przetestuję, no bo to na pewno jest to bardzo unikalna karta i ciekawa. Chociaż Casillas ma też więcej zgrania, więc raczej tutaj na stałe zostanie Casillas, ale Walkerem może zagram sobie parę meczów dla testu. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było jeszcze tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.